Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest Crucible, mobilnemu garażowi stworzonemu przez Anvil. Jest to tak zwana latająca skrzynka z narzędziami, czyli dedykowany statek naprawczy. Posiada obracający się mostek oraz odłączany moduł warsztatu, który może zostać uszczelniony i posiadać atmosferę. Crucible jest wszechstronnym garażem wyposażonym w ramiona służące do naprawy, centrum operowania dronami oraz sprzęt potrzebny do naprawy uszkodzonego statku. To tyle z ulotki reklamowej. Przyjrzyjmy się temu, co wiemy na temat samego statku i procesu naprawy. Jak na razie statek jest w głębokiej fazie konceptu, ale wiemy, że ma mieć 80 metrów długości i ważyć 525 ton. Czyni go to jednym z cięższych statków w grze. Nie należy się spodziewać, że będzie zwrotny, szybki, ale przecież nie planujemy brać udziału w działaniach wojskowych. Niestety brak planów mogą nam pokrzyżować wrogowie. Ponieważ jest to statek, który w szybkim czasie będzie mógł przywrócić do użytku oraz przezbroić mniejsze jednostki, to będzie on pierwszym celem na polu walki. Spodziewam się jednak, że będzie dość dobrze opancerzony, co może pozwolić wytrzymać ostrzał do przybycia odsieczy. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, posiada dwie olbrzymie wieżyczki 7 i 8 poziomu kontrolowane przez pilota lub innego członka załogi. Nie przekłada się to oczywiście na wielkość zamontowanych dział, ale spodziewam się podwójnych dział 4 albo 5 poziomu. Na szczycie statku jest jego centrum dowodzenia, czyli mostek w kształcie talerza. Mostek ma możliwość obracania się względem reszty statku, przy czym w tym momencie nie jest powiedziane, czy będzie się obracał cały mostek, czy tylko jego wnętrze. Statek został przeznaczony dla 4 osób, ale zawiera 7 stacji, które będą wymagały obsługi. To oznacza, że poza pilotem pozostali będą wykonywać różne role zależnie od potrzeb. Statek jest zaprojektowany tak, aby można było łatwo z niego wyjść i wejść. Posiada bardzo wiele wejść i wyjść w różnych częściach statku. Niestety w tym momencie statek jest w bardzo wczesnej fazie projektu i nie można na jego temat powiedzieć wiele więcej. Planowany jest dopiero na 4.0, a więc na dzień dzisiejszy ten okres liczymy jeszcze w latach. Czym się będzie statek zajmował i jak ma to wyglądać? Trzeba przyznać, że cały proces naprawy został przez CIG dość dobrze przemyślany. Ma się on składać z kilku dość ciekawych minigier. Przewidziane są dwie główne role: Repair Task Manager oraz Repair Arm Operator. Repair Task Manager, w skrócie Manager, przekazuje operatorowi ramienia informacje na temat tego, które fragmenty wymagają naprawy oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki, która będzie stosowana w trakcie naprawy. Cała naprawa rozpoczyna się od oceny, jakie elementy wymagają naprawy. Do tego celu przewidziana jest specjalna konsola, która w czytelny sposób pokazuje uszkodzone rejony, jak również komponenty oraz połączenia, które zostały uszkodzone. Do dyspozycji gracza będą dostępne różne przekroje i widoki pozwalające na obejrzenie uszkodzeń w rozbiciu na warstwy. Miejsca, w których pancerz został przebity, zostaną również oznaczone. Wybierając na panelu konkretne uszkodzenia, uzyskamy informacje o stopniu, w jakim statek został uszkodzony oraz na temat materiałów koniecznych do naprawy. Gdy już wiemy, co jest uszkodzone i jakie materiały są nam potrzebne, należy przygotować mieszankę, która zostanie użyta przez operatora ramienia naprawczego. Mieszanka jest przygotowana z surowców pozyskanych w ramach kopania, rozbierania złomu lub zakupionych od handlarzy. Operator może przypisać do każdego naprawianego miejsca inny zestaw materiałów, które będą używane w trakcie naprawy. Zależnie od tego, co jest do zrobienia, wymagany będzie inny zestaw materiałów. Jakość materiałów nie jest jednak taka sama. Każdy z nich ma przypisaną jakość, którą reprezentuje. Będzie ona wyznaczać cenę tego materiału, ale również będzie wpływać na poziom trudności, jaki naprawa będzie stanowić dla operatora ramienia. Jeżeli użyjemy materiału wyższej jakości, to operator ramienia będzie miał znacznie łatwiejsze zadanie. Musimy jednak dobrze wyważyć wymagania operatora względem ceny materiałów. Gdy wszystkie materiały zostaną przypisane, operator ramienia może rozpocząć pracę. Cała praca jest wykonywana zdalnie za pomocą ramienia, do którego jest przymocowana kamera. Operator całość naprawy wykonuje ze swojego terminala, sterując ramieniem. Sterowanie zostało na tyle uproszczone, że nie będzie z nim problemu. Ramię ma dwa tryby pracy: rozbieranie, czyli stripping, oraz łatanie, czyli patching. W
czasie rozbierania ramię jest używane do oczyszczenia uszkodzonego miejsca i odsłonięcia komponentów. Jest również konieczne, gdy jakiś element został w całości odłączony. Aby wykonać naprawę, niezbędne jest puste, oczyszczone miejsce. W trybie łatania następuje odbudowa uszkodzonych albo zniszczonych elementów. Maszyna jest w stanie odbudować każdy element, który pierwotnie znajdował się w uszkodzonej jednostce. W tym czasie ramię za pomocą specjalnego lasera rozprowadza wcześniej przygotowaną mieszankę w uszkodzonym miejscu, odbudowując w ten sposób uszkodzony element. Element odbudowuje się, aż osiągnie 100% swojej wytrzymałości. Jeżeli jednak operator będzie dalej trzymał laser w tym samym miejscu, to nastąpi przegrzanie i doprowadzi do nowych uszkodzeń. Czas, przez jaki laser może pozostać w już naprawionym miejscu, będzie zależał od jakości mieszanki przygotowanej przez menedżera. Im większa umiejętność osoby obsługującej laser, tym niższej jakości mieszanki możemy użyć, a więc tym większy margines zysku, jaki naprawa przyniesie. Oczywiście mówiąc o umiejętności, nie mam na myśli jakiegoś wirtualnego współczynnika, tylko rzeczywistej umiejętności gracza. Jeżeli sekcja zostanie uszkodzona, to będzie konieczne ponowne oczyszczenie tego fragmentu i wykonanie naprawy od nowa. Jakość mieszanki będzie miała wpływ nie tylko na odporność na przegrzanie, ale również na jakość ostatecznego materiału i szybkość naprawy. Crucible wyposażony jest w 2 sztuki ramion naprawczych i wymaga 2 osób do ich obsługi. Wiadomo jeszcze, że na pokładzie Crucible'a będą drony, przy pomocy których będzie można naprawiać. Na ten moment nie jest jednak pewne, jak ta mechanika będzie działać. Crucible będzie w stanie naprawiać w zasadzie każdy statek z wyjątkiem samego siebie. W przypadku uszkodzeń można oczywiście naprawiać komponenty znajdujące się na statku, ale zakres napraw będzie zbliżony do tego, który jest osiągalny dla każdej innej jednostki. W przypadku poważnego uszkodzenia będzie konieczne skorzystanie z pomocy innego Crucible'a albo ze stoczni. Crucible specjalnie dla mniejszych jednostek będzie również posiadać na pokładzie ograniczoną ilość zapasów i zapasowych komponentów, tak aby można było statek nie tylko naprawić, ale również uzupełnić jego amunicję i zatankować. Dla większych jednostek konieczne będzie odłączenie modułu hangarowego i wykorzystanie ramion do naprawy jednostki. Ta mechanika nie została szczegółowo wyjaśniona, ale spodziewam się, że ramiona będą pełniły podobną funkcję jak ramiona naprawcze znajdujące się na pokładzie hangarowym. Z ciekawostek. Crucible będzie w stanie nawigować przez jump pointa ze statkiem w hangarze. Statek będzie w stanie doprowadzić wrak do stanu, w którym będzie mógł dolecieć do stacji. Jest to jedna z metod pozyskania unikatowych statków. Do większych jednostek może być potrzeba kilka Crucible. Będzie posiadał ograniczone możliwości odzyskiwania materiałów. Nie będzie to jednak w tak dużym zakresie jak specjalizowana jednostka taka jak Reclaimer. NPC będą w stanie wykonywać pracę na statku, ale nie będzie to tak efektywne jak robiliby to gracze. Myśliwca mieszczącego się w hangarze będzie można naprawić w locie, o ile hangar będzie zamknięty. Crucible ma posiadać ograniczone możliwości holowania, ale nie jest wykluczone, że będzie do tego stworzony specjalny moduł. Czy warto go kupić? Odpowiedź nie jest prosta. Jeżeli ma to być jedyny statek, którym planujesz latać, to ja osobiście bym to odradzał. Jest to statek, który będzie konieczny dla każdej organizacji, która ma zamiar wylecieć poza bezpieczne systemy UEE. Wiadomo, że będą miejsca, gdzie nie będzie stacji naprawczych. Crucible będzie w takim wypadku jedyną szansą na naprawienie uszkodzonej jednostki. Uważam, że posiadanie jednego, a nawet kilku we flocie, która planuje podbój kosmosu, będzie konieczne. Nawet jeżeli flota nie jest nastawiona na walkę, a tylko eksplorację czy wydobycie. Teoretycznie statek ma pozwalać na zarabianie, ale biorąc pod uwagę, że jego zniszczenie może być łakomym kąskiem, to nie latałbym nim bez obstawy. To powoduje, że widzę go głównie jako statek organizacyjny. Jeżeli chodzi o cenę, to niestety jest on jednym z najdroższych statków i kosztuje $350 plus VAT, czyli ponad $430. Dostępny jest tylko w czasie specjalnych sprzedaży. Jak zawsze dzięki za oglądanie i zapraszam do nas na forum ITS-a. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.